I cześć, witam was wszystkich, tutaj Frodo, witajcie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Amnezję, druga część, maszynka dla świnek. Słuchajcie, no zeszliśmy na dół tą windą, a właściwie nawet nie wiem, czy zeszliśmy, czy czasem, o matko, nie spadliśmy na dół, tak wiecie, z grubej rury. Zamknięte. Rozumiem, że trzeba będzie się dostać. Musi istnieć jakieś inne przejście za tą zamkniętymi drzwiami. Rozważam różne możliwości. Kłódka jest stara, ale mocna. Po upadku nie mam siły, aby ją rozbić. Może jest inna droga? Tak, no bo myśmy jednak z tej windy spadli. Dobra. Co to było? Czekajcie, bo mi się tu... Mogę ją jakoś tu przekręcać, ale ja wiem, czy to jakieś ma znaczenie, jakiś sens? Tu jeszcze poczytanki. W celu umożliwienia asymilacji tkanek wymagane jest zastosowanie określonego związku, ponieważ w innym przypadku komórki się nie scalą. Usunięcie obiektu, w którym proces nie przebiega prawidłowo, musi być natychmiastowe. Należy w tym celu użyć spopielacza, inaczej ryzykujemy stworzeniem ożywionej istoty bez formy. Jest to nieprzyjemne. Wystarczy użyć esencji Brandenburgia i jakiegoś tam i płynu z rozszerzonej cząstki organu w równych ilościach. Miksturę można następnie podać dożylnie obiektom po uformowaniu w celu utrzymania wiązania komórek. Związek jest niestabilny i wysoce reaktywny na światło. Po wprowadzeniu do ciała do jego aktywacji można użyć lampy. Ale poza ciałem jest ono silnie żrący. Może nawet zniszczyć niewielki kawałek metalu. Dobra, to jest jakaś podpowiedź chyba odnośnie kawałek metalu, czyli będzie trzeba to po prostu, słuchajcie, tutaj o, tak o i naświetlić. Ale zanim to zrobimy, to muszę coś potrzebuję. Dobra. Co to? Nic, krzesełko przesuniemy, a w szufladkach okularki nie ma nic. Kolejne coś, co tym razem? Wirówka, to jakieś przedziwne urządzenie do mieszania związków chemicznych. Czuję bardziej intensywny smród tych ohydnych cieczy, które widziałem wiele razy wcześniej. Powstała substancja jest najwyraźniej lotnym związkiem na bazie dwóch składników. Na pewno znajdę je gdzieś niedaleko. Dobra, czyli musimy takie coś stworzyć, tak? Tutaj są jakieś strzałki. Aha. No dobra. Tu jest przejście. Co tu jest napisane? Chłodnia. A tu? Zagrody. Dobra, chodźcie w te zagrody. Słyszycie? Boże. No. Prosimy o ciszę, nie płoszyć i nie drażnić zwierzyny. Ziemniaczki. Co to jest? Czy ja tutaj mogę wejść? Czy po prostu mogę to sobie coś na dół, żeby zjechało? Znowu ten misio, nie? O, poczytanki. Otrzymałem dziś kolejną partię imbecyli. To najbardziej żałosne ludzkie okazy, jakie kiedykolwiek widziałem. Nikt nie pyta, dokąd ich zabierają. Zarządcy Bedlam są zwyczajnie zadowoleni, że mogę zmniejszyć tłok w przepełnionych, cuchnących salach. Mierzymy im czaszki, sprawdzamy uzębienie, podajemy laudanum na uspokojenie. Czekają w kolejce niczym bydło, tępe, brązowe oczy i brudna skóra. Wielu z nich w tym czasie się wypróżnia. W manipulatorze ustawiają się w całkowitej ciszy. Słyszę syczenie gazu, stłumione jęki, gdy
wyrywane są zęby, a kości łamane i nastawiane. Słyszę krzyki świń. Usunęliśmy tam wszystkie lustra, ponieważ po zakończeniu procedury największy kłopot sprawiają właśnie odbicia. Po wszystkim, kiedy je już zasną, przechadzam się pomiędzy nimi, moje dzieci, szepczę im w snach. Jesteście moimi dziećmi. Znów mam dzieci. Dzieci, których niedoskonałe ciała sprawiają, że w moim ciele ponownie zaczyna krążyć krew. Jezu, straszne. To tutaj te eksperymenty na ludziach. Ja mam nadzieję, że ten nasz bohater takich rzeczy tutaj nie robił. Bo to są właśnie chyba konsekwencje tego wszystkiego. Over there, place it in the corner. What? You think I speak Prussian? Do I look like an inbred hog, sir? Who gives a damn what it contains? Just set it down carefully and leave me be. Mój Boże, najpierw tu jakieś, wiecie, mycie ciał. Zamknięte. O Boże. No, a tu się otworzyło, ej. Eksperymenty na ludziach mi się trochę kojarzy z... Czy jak tutaj zostanę, to on mnie dopadnie? Słuchajcie, ja przepraszam, że jest tak ciemno, ale ja tutaj to się nie da inaczej. Poszło to coś na dół? Zaś znów telefon, dobra, chodźcie, odbierzemy. You will have to find another way to the tunnel. Take care in this place, Mantis. It is the crucible of the evil that stalks these corridors. Wiem, zdążyłem zauważyć. Pytanie, czy tutaj przejdę tędy, bo widzę, wiecie... Bo widzę tą parę, nie? Zwity jak nic. Notatka. Kolejne eksperymenty ze związkiem X. Wziąłem psa i wstrzyknąłem mu strychninę. Zdechł tuż po północy. Po wystąpieniu przewidywalnych konwulsji i spazmów. Zanurzyłem ciało w dużym zbiorniku wypełnionym związkiem X za pomocą cewki edukacyjnej. Przez 3,5 minuty poddawałem je działaniu prądu przemiennego. Wywołane zostało częściowe przywrócenie, jednakże obrażenia powstane tuż przed śmiercią pozostały obecne po przywróceniu, a konkretnie pies znajdował się w stanie ostrego zatrucia strychniną do momentu, gdy wpakowałem mu kulę w czaszkę. Autonięcie? Dlaczego nie? W końcu chodzi za najłaskawszą śmierć samobójczą. Jeśli obiekt byłby topielcem, to teoretycznie przywrócenie poprzez wymianę płynu w płucach na związek X powinno być jak najbardziej możliwe. Jakiś teraz jeszcze, może wziął i psa skatował. Co za dziadostwo. Nie podoba mi się to. Dobra, jest tu na dół.
to? Poszło, ale ja wiem. Tam chyba też tak powinienem zrobić. Nie wiem, czy ja tam takie coś też zrobiłem. Nie wiem, o co chodzi w tym. Aha, i tu jestem. Czyli zrobiłem taki, wiecie, skrócik. Chłodnia, to chodźcie jeszcze do chłodni zobaczę. It fell onto his hands and they eroded in front of me. To stumps. To stumps. Next time we will use an equal mix of infusion vitae and orgone disperser. No, no, just take him out. You can dump him in the river for all I care. To trochę taki, słuchajcie, jakby nasz głos to był. Nie podoba mi się to w ogóle. Znowu to samo. Może ja nie mam co tu dać. Czekajcie, jeszcze tu poczytamy. Pali mnie, cały płonę, krwawię z każdego otworu ciała, z tyłu i z przodu. Cieknął mi po nogach, krew i kał. W miocinach widzę swoje płuca, na brudnym kamieniu układem strzępy moich organów. Wypij to, powiedział, a ja wypiłem. Przemiana poruszyła moje wewnętrzne ja. Moje zęby kichają i rozbiegają się niczym myszy w ciemnościach. Nie mogę znaleźć ich wszystkich, zbieram ile mogę i wciskam z powrotem w posiniałe dziąsła, ale paznokcie płaczą i odpadają. Masakra, ostrzeżenie. Wypij to, mówi, to pomoże ci zwalczyć gorączkę. Nie wszyscy jesteśmy w stanie znieść przemianę. Na drugim stoliku pod kocem jest jakieś zwierzę. Nie chcę tam zaglądać, ale ono również bierze łyk. Podaje naczynie bestii pod kocem. Słyszę, jak pije. Boże, wszechmogący, jak człowiek może wysrać tyle krwi i wciąż żyć. Okropne. Okropne. Nie wiem, coś zrobiłem, ale nie wiem co. I czy to jest dobry... Aha, dobra, mam tu jakąś fiolkę. Nie widzę nic i chyba zginę. Nie, bo wiecie co? Nie widziałem w ogóle tego czegoś. Pytanie, odkąd zaczynamy? Bo też jestem ciekawy. Pierwszy raz, pierwsza śmierć. Matko Bosko. Nie, nie, nie. Coś mi tu nie pasuje. Tak, właśnie, czy ja to zrobiłem już? Aha. To? Już nie chcą? Aha, już nie chcą. Co, nie chcecie, żeby drugi raz? No nie, wychodzi na to, że nie. Tylko tak jakby... Co, za drugim razem nie ma tego już? A, tu są, patrzcie.
Jest jakaś znaczka. Aha. Dobra. Ale wiecie co? I jeszcze jedna fiolka. To chodźcie jeszcze do tej, tak, zagrody. Bo tam chyba nie zrobiłem tego. Bo nie wiedziałem, o co chodzi. Tutaj była ta winda. A to gdzie to było? Tu. Ten. No niestety muszę to jeszcze raz wszystko tu przejść, bo... O, tu zgubiłem. Czy zrobiłem to? Teraz poszło. I teraz słuchajcie, chyba będą już trzy. Tu? To ja nie wiem. No tu powinno być, nie? A tu byliśmy na górze? Któregoś nie zrobiłem, ale nie rozumiem. Tak, stąd przyszliśmy. Ja pierdziu maniu. No i? Mam te substancje. Paruje w pojemniku i syczy niczym żywa istota. Palące, żrące, galaretowate dzieło jakiejś wiedźmy. Pojemnik jest wykonany ze szkła. To dziwny wybór. Chyba że jest jakiś szczególny powód, dla którego wszechobecny w tym miejscu metal nie może wchodzić w kontakt z tym tak zwanym związkiem X. Powinienem poszukać dalszych wskazówek. Dobrze, ale gdzie to jest? Czy to jest... to? No chyba tak. I teraz mogę... na metal? I słuchajcie, światło. No. Pięknie, co? To akurat spoko było. Ale troszkę się zamotałem tam. Jeśli chodzi o... o te trzy takie tam właśnie składniki. No chyba tak musiało być. Przeciekający świat. Butelka ginu była pusta. Nie mógł spać. Ponad
panoramą miasta widział tylko świątynię unoszącą się ku mglistemu dymowi. Jak z jakiejś książki. Przeciekający świat. Co tam dalej? Gruchłem na dół jak długi. Właśnie. A już się kuźwa niżej nie da. Jak ja stąd wyjdę? Rany boskie. No tak. Same odpady. Ja pierdzielę, gdzie tu iść? Isn't it dangerous allowing this filthy discharge to collect so close to the core? We can use the flow to drive the turbines. There will always be a torrent of excreta flooding through these tunnels. We can use this to supplement the steam production and ensure constancy. God, the stench! This fecal matter is the true product of the age. Ja pierdzielę. Słuchajcie, to musi być masakra. Zatopione tunele. Mój tajemniczy przyjaciel miał rację. Kanały ściekowe rzeczywiście zostały zalane. Aby pójść dalej, będę musiał zlokalizować lokalne pompy śluzy i obniżyć poziom wody. Smród jest nie do zniesienia. Zbiera mi się na wymioty. Dlaczego sabotażysta chciał zalać te tunele? Co zamierzał osiągnąć? Dobra, trzeba spuścić gówno. A tu? Czytanki znowu. Naturalnie, po wykrwawieniu i przed usunięciem wnętrzności produkt musi zostać wyparzony, pozbawiony owłosienia i oczyszczony. W tym celu stosujemy specjalny zbiornik parowy, w którym utrzymujemy stałą temperaturę, przesyłając nadmiar sprężnego powietrza w silniku przez kocioł i system miedzianych rur, aż do kamiennej komory poniżej domu robotniczego. W centrum maszyny znajduje się komponent, który stale musi pozostawać w niskiej temperaturze. Jest on odpowiedzialny za przetworzenie produktu. Niezwykle ważne dla zachowania jakości produktu jest chłodzenie, stąd z niektórych obszarów maszyny należy odprowadzić ciepło. Dwa problemy, czyli usunięcie ciepła z niektórych obszarów i konieczność podtrzymywania wyższej temperatury w innych mają jedno rozwiązanie. Panele przesyłowe pobierają ciepło na zasadzie konwekcji cieplnej regulowanej przez kocioł. Chłodne powietrze jest przesyłane za pośrednictwem pierwszego układu rur w jednym kierunku, a gorąca para za pomocą drugiego w kierunku odwrotnym. Nie wiem, czy to nie będzie miało jakieś, wiecie, dla nas jakieś ważne, czy to nie jest jakaś zagadka. Tu mogę iść, tu mogę iść. Pytanie, czy to ma znaczenie i... No właśnie miałem pytać, czy coś tam jest? Coś w tych gównach pływa, ja wam mówię. Aha, tu nie przejdę. To się wybrałem. No to może tu. No, ewidentnie coś tam pływa. Dobra, jest coś, czekajcie. Znowu poczytanki. Kilka starszych osobników wydostało się z zagród i uciekło do kanału. Przypominają mi o moich ograniczeniach. To nie Helm, a ja jestem Robim Eliaszem. Przynajmniej jeszcze nie. To wszystko wina ciepła generowanego w wyniku otwarcia przejścia. Nie możemy chłodzić aż tak, jak robimy to w centrum, gdzie znajduje się brama. Osobnik z poniższych faz, osobniki faz są trzymane bezpiecznie w lodowatej temperaturze tamtych wież. Tu na górze, gdzie powietrze jest gorące i cuchnące, przegrzewają się, a dwoista natura rozrywa je na kawałki, gdy ten drugi świat odpływa z ich komórek. Czasem żyją, gwałtownie i nieprzewidywalnie rozrywane pomiędzy światami. Przez kilka sekund są stworzeniami tego świata, po czym następnie koniec i tracą fizyczną formę. To okrutne błędne koło doprowadza je do szaleństwa. Kazałem zamknąć odpowiednie strefy i nie pozwoliłem wchodzić tam moim lojalnym pracownikom. To przeklęte miejsce stało się domem nieudanych eksperymentów i duchów zrodzonych ze strachu i złości. Ja pierdzielę, a my jesteśmy w centrum. Oho. Ale widzę, że telefon nie działa.
Tutaj można coś przekręcić, przekręcić, coś dokręcić. No i co? I coś odprowadziłem, jakąś pompę. O! Jednak. No tak, tak też zmierzam. Próbuję. Dobra, słuchajcie, ale to chyba pewnie nie wszystko. Ja myślę, że taki pokręteł będzie więcej. Czy coś tu się zadziało? No niekoniecznie. Idzie tu? Aha, bo tu przejścia nie ma. Okej. O, tu się zrobiło. Czekajcie. Tam poszło. Tylko, że... Aha, tutaj. Aha, i tu jesteśmy. To tam jeszcze nas, słuchajcie, nie było. Pytanie, czy ja właśnie tak mogę tutaj szybko sobie biec, bo... Czy to mnie słyszy, nie? Że tu uważa. Tu mnie jeszcze nie było. Oho! Czekajcie, odsłuchamy to. But we can save them. We can set them free. We can replace a rotten old world with a clean new one. Mr. Madness, you sound every bit the fanatic. Well, how can I be otherwise, Professor? How can any man of ethics simply stand by and watch this world drown in its own excrement? And your engineer, this visionary with whom you embarked upon this course, does he share your views? Indeed he does, indeed he does. The poor fellow has seen it all before. Now, this is not the first great civilization he has wept for. And so you set about things immediately upon your return. Naturally, naturally, these things cannot be left to rot upon the tree, and sponsors were remarkably easy to find. I tell you, Professor, a trail of greed brings rich men to your door like pigs to truffles. Nie wiem to, czy ja to dobrze rozumiem, że to właśnie to są nasze nagrania jakieś tutaj. Dobra, zrobiłem takie kółko, czyli ta świnia poszła tu. Słuchajcie. Śluza 2. Tu poczytanki jeszcze chciałbym. Dacie radę? Wtedy spytałem dzieci, czy to widzą. Odpowiedziały, że tak. Wysoki, zniszczony szczyt stromej piramidy, podobny do tych w Egipcie, spadające ze szczytu kamienie, winorość wiejąca się i oplatająca kamienne węże trwająca przy schodach. Uczucie namacalnego spokoju i ciężar zapomnienia. Tu właśnie siadywał król, tu mieszkał kapłan, tu jest dom umarłych, a stąd, gdzie pada promień słońca, zrzuca mnie z niezjedzone serca. Nie moje dzieci. Oni zdecydowanie nie byli dzikusami. Uważali, że niebo może spaść im na głowę i gorąco wierzyli tylko, że tylko złożenie krwi w ofierze jest w stanie temu zapobiec. Być może tak było, moje dzieci. A być może się mylili, a może ich prawdziwa tragedia polegała na tym, że nie zdążyli przelać wystarczająco dużo krwi, by zapobiec katastrofie. Dobra, świnia poszła tam. Aha, i zamknęła. Aha. No to czekajcie, to... Najprawdopodobniej... No właśnie, tu się otworzyło. Mandus po potopie. Załatwione. Mogę ponownie wejść do tej dziwnej komory
determinacyjnej i ruszyć naprzód. Woda ustąpiła i utworzyła mi drogę do układu pomp, gdzie będę w stanie zawrócić ten brudny strumień z powrotem w stronę Tamizy i oczyścić drogę do środka maszyny. Bo to znowu to nic, też nic, to może tu najpierw. Najpierw to chyba zamykam, tak? A to otwieram. Teraz? Teraz. To musi, wiecie, wszystko mieć jakiś po kolei. Dalej brudne kanały. Mrygą mi. A, bo tam lezie. Ja pierdzielę. Patrzcie, nawet nie jeden. O kurde. Czy wy to widzicie? O ja pierdzie. Siedlisko plugawców. Dobry Boże, siedlisko pełne jest tych odrażających stworzeń. Tylko mój instynkt doprowadził mnie aż tak daleko i nie mam wątpliwości, że w tym wilgotnym kompleksie znajdę sposób, by zejść jeszcze niżej. Nie chcę patrzeć na te ich twarze, gdy będą knuć swoje podstępy. A jednak patrzę, jak śpią, jedzą i bawią się. Są takie ludzkie, niemal przypominają dzieci. Nie chcę myśleć o tym, co widziałem, o krzesłach, o klatkach. Nie będę zastanawiać się, jak można stworzyć takie potwory. Ja pierdzielę, rzeczywiście. Jeszcze muzyczkę se puścili. Nie mogę otworzyć. Pamiętajcie, pracujecie razem, śpicie oddzielnie. Bratanie się nie będzie tolerowane. Okej. Teraz można się, słuchajcie, temu czemuś przyjrzeć. Ja pierdziel. No, takie po prostu człowiek-świnia, nie? Pół człowiek, pół świnia. Straszne. O. Wszystkie tu siedzą. A to nie wiedziałem, że można otworzyć, ale chyba tylko to tutaj. I tutaj też można, widzę. Nic. Idziemy dalej. Matko Bosko, jak tu ciemno. Widzicie coś? To chyba, słuchajcie, są te ścieki, nie? To mieliśmy chyba opróżnić tutaj. Teraz pytanie, czy tu? Chyba tak. O Boż. Pytanie, gdzie? Jeszcze niżej.
wiecie co? No niżej się nie da. Znaczy w sensie... Nie przesadzają trochę z tym zejściem? Ja pierdziele, patrzcie, jeszcze niżej. Masakra. O, jest coś. Widzę jasność. Światełko w tunelu. O, jest. Układ pomp. Wejście dla obsługi. No dobra. I to będzie, słuchajcie, idealny moment, żeby zakończyć. Od pływów do kręgów. Umieścił swoją głowę w imadle i obracał kołem, aż pękła czaszka, a myśli wyciekły do butów. Jezus. Na moment napięcie zniknęło, ale wkrótce powróciło. A jeszcze odblokowanie. Jakieś osiągnięcie odblokowaliśmy. Idealny moment, słuchajcie, gdzie ja jestem? Żeby zakończyć, dziękuję wam za dzisiaj. Idziemy pomalutku do przodu. Na razie, no dobra, jeden zgon jakiś tam, coś mnie tam dopadło. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Zapraszam na następny odcinek. Trzymajcie się, cześć.